Dziś jest środa, 25 maja. Za nami mecze numer 4 w finałach konferencji i chyba nie mogliśmy sobie wyobrazić, by te mecze wyglądały lepiej. Jak się okazuje, im dalej w las, tym playoffy 2016 dostarczają coraz więcej emocji. I dziś sobie o tych emocjach w kolejnym odcinku Coast to Coast porozmawiamy. Ze mną są jak zwykle Piotrek Zarychta. Cześć Piotrek. Cześć Krzysztof. Łukasz Woźny. Cześć Łukasz. Cześć Krzysiek, cześć Piotrek. Cześć. Jestem też ja. Jestem też ja. Jak słyszycie... Komuś dzwoni słyszycie, telefon. Komuś dzwoni telefon, a drugą rzecz, którą słyszycie, to brak Karola Milcarza, który dzisiaj niestety za nie mógł i prowadzić podcast muszę ja. Mam nadzieję, że ten wstęp był całkiem niezły i Karol będzie ze mnie trochę dumny, bo nawet napisałem sobie go na kartce. No ale po pierwsze, bo nie ma sensu przedłużać tego pięknego wstępu, zaczniemy chyba od zachodu. I takie dwa pytania, nie wiem do którego z was, może Łukasz. Jak myśli, pierwsze pytanie po meczu numer 3, czy Draymond Green powinien być zawieszony? I drugie pytanie po meczu numer 4, czy Warriors powinni żałować, że Draymond jednak nie został zawieszony? Znaczy wydaje mi się, że akurat tutaj była oczywistość w tym pierwszym pytaniu, że Draymond Green powinien zostać zawieszony, bo to nie była w ogóle, to nie była koszykówka, no nie wiem, no, to nie miało nic wspólnego z twardą grą tak naprawdę, bo nie wiem, co kopniak w krocze ma wspólnego z twardą grą i niezależnie, czy to było specjalnie, czy nie, czyn został popełniony, prawda? I wydaje mi się tutaj, że naturalne ze strony NBA powinno być zawieszenie, szczególnie, że tam jakaś kontuzja Adamsa wypłynęła, także na Twitterze można było przeczytać. A propos drugiego pytania, to czy dobrze się stało? Wydaje się, że no Draymond Green nie jest sobą w tej serii i tutaj jest też zaletą Oklahomy, że oni potrafili właśnie w pewnym sensie wejść do głowy być może Draymonda Greena, że tutaj no nie jest aż tak przydatne w tej serii i to jest dosyć duże zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, że on nie wygląda jak zawodnik z sezonu regularnego. No i też nawet z tych playoffów, który był kapitalny w poprzednich seriach. No właśnie, chyba się nie będziemy kłócić, bo zakładam, że wszyscy się zgadzamy z tą sprawą zawieszenia, do którego nie doszło Draymonda Greena. Nie wiem, Piotrek, czy ty zamierzasz nas zaskoczyć i powiedzieć, że to nie było umyślne zagranie, czy... Nie, no przecież ja sam byłem pierwszym, który o tym pisał, także jak najbardziej zawieszać, jeszcze raz zawieszać. No to... Ja wiem, tak. Przecież nieraz mówiłem o tym, że ja lubię koszykówkę twardą, ale koszykówkę twardą, a nie koszykówkę brudną, pozbawioną przepisów. No więc kopanie tak. W jądra to nie jest koszykówka. To nie jest twarda koszykówka. Też widziałem komentarze nawet na naszym Facebooku, gdy ktoś napisał, że w latach 90. nikt nie zwróciłby na to uwagi. No i gówno prawda, zwróciliby na to uwagę, oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, żeby zwrócili na to uwagę, bo kopanie kogoś w jądra nie jest twardą koszykówką, no ale nie będziemy się co do tego spierać. Jak myślicie, czy Thunder już jednoznacznie wygrali tę serię? Chyba nie, chyba... Znaczy, ja bym chciał, żeby Thunder zakończyli jak najszybciej tę serię, ale wydaje mi się, że cały czas to są jednak Warriors, prawda? No to jest ta drużyna, która wygrała 73 w sezonie regularnym i... Tak się zdaje, że oni w każdym momencie mogą wrócić do tego poziomu, bo coś, co jest też może dużym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, że oni w tej serii Thunder wyglądali jak drużyna do pokonania. Wyglądali jak drużyna normalna, nie taka powiedzmy no ten absolutny top, tylko oni po prostu wyglądali normalnie i to jest dosyć duże zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, nawet. Piotrek, możesz odłożyć orzeszki? Nie jem orzeszków. To nie ja. Nie jem żadnych orzeszków. Nie, no, ja bym chciał, żeby Warriors jeszcze powalczyli z jednej strony, ale z drugiej strony odzywa się we mnie kibic Chicago Bulls sprzed tych 20 lat. No i tak sobie myślę, że kurczę, najlepsza drużyna w historii NBA to chyba powinna zdobyć mistrzostwo, nie? No powinna. Właśnie. Czy to będzie największy czołg w historii? Bo tak powiem sobie szczerze, to równie dobrze w tej chwili możemy zacząć mówić, okej, okay, no to Warriors byli najlepsi na przestrzeni 82 meczów. Okej. Okay. Lakersi kiedyś byli najlepsi na przestrzeni 33 meczów, bo wygrali 33 z rzędu. Też spoko. No tylko, że do historii przychodzą drużyny, które zdobywają mistrzostwa. Będziemy wspominać na pewno ten sezon Warriors, ale bez zdobycia mistrzostwa to będzie porażka wielka. Ze względu na to, czy Stephen Curry jest kontuzjowany i gra na 70%, czy nie, ze względu na wszystko inne, co się dzieje wokół tego zespołu.
wszystko, co jest poniżej mistrzostwa, to jest porażka. I w tej chwili oni naprawdę, podejrzewam, że połowa zawodników jak nie więcej nie mogła spać ostatniej nocy. I chłopaki mają naprawdę ciężki, twardy orzech do zgryzienia. A Steve Kerr ma przed sobą najtrudniejszy mecz w karierze. I wydaje mi się, że to będzie taki papierek lakmusowy dla niego, czy on potrafi nie tylko wymyśleć coś nowego, tak, i trzymać się tego cały czas, ale czy będzie potrafił to jeszcze w jakiś sposób zmodyfikować, dopasować do tego, co się dzieje, żeby uzyskać pozytywny dla siebie wynik. No właśnie, jaka będzie odpowiedź Steve'a Kerra przed tym meczem numer 5? Bo wydawało się, że powinniśmy odpowiedzi szukać po meczu numer 3, ale Warriors nie dokonali jakichś wielkich usprawnień po tamtym meczu. Trochę więcej minut dostał bodajże Festus i Ezeli, ale to tyle. Line-up śmie nie działa. Golden State Warriors są minus 39 w ostatnich dwóch meczach, gdy ten line-up śmierci z Draymondem Greenem na piątce znajduje się na parkiecie. Czy to jest ten czas, w którym Steve Kerr musi włączyć do pierwiątki Andre Iguodale i zrobić to, co zrobił w zeszłorocznych finałach? Łukasz? Ja nawet nie wiem, czy to jest problem. Przede wszystkim tutaj gra po zasłonach to jest jedna rzecz, która została wyłączona, szczególnie w ostatnim meczu i praktycznie Warriors nie zdobywali punktów jak zwykle w tej kategorii, bo mieli tylko jedną taką asystę po zasłonie. I gdzieś ten ruch zawodników bez piłki, szczególnie Stepha Curry'ego, został wyłączony tą świetną obroną Thunder, którzy praktycznie tymi switchami, zmianami krycia, nieustannymi swoją długością i zasięgiem ramion wyłączyli praktycznie obronę i to jest wyłączyli atak Warriors i to jest problem, w jaki sposób właśnie Steve Curry i czy odpowie, czy... Bo to też jest kwestia, że możemy dyskutować na temat zmian, które powinni zrobić poszczególni trenerzy, prawda? Tylko że w pewnym momencie jednak chodzi o to, że ci najlepsi zawodnicy muszą wejść na swój poziom i zacząć po prostu grać. I Stephen Curry czy Draymond Green no muszą po prostu zacząć grać na swoim poziomie, jeżeli Warriors w ogóle chcą o tym myśleć, żeby awansować dalej. Tak. Piotrek, jak myślisz, czy... Co jest... Zgubiłem się, wytniemy to. Nie będziemy wycinać. Nie będziemy tego wycinać? No dobra. Zapomniałem, że nie ma Karola i tak czekałem, aż ktoś poprowadzi tę rozmowę. Kto tak szeleści cały czas? Bo uszy mnie zaczynają boleć. Ja się przewalam trochę na łóżku, może dlatego. Ja to chyba to właśnie słychać. Dobrze, będę już nieruchomy. Dobra, to kontynuując temat tej serii, bo zdecydowanie o tej serii powinniśmy jeszcze rozmawiać, bo dzieją się w niej rzeczy co najmniej zaskakujące. Ja pisałem dzisiaj rano relację z tego meczu i tak patrząc na Steve'a Kerra, patrząc na całą drużynę Warriors, to wydaje mi się, że oni nadal nie wierzą, że oni przegrywają tę serię. Steve Kerr w każdej akcji praktycznie składa ręce do arbitrów, próbuje wymusić na nich presję, ale wydaje mi się, że to ma zły wpływ na jego zawodników, którzy też przez to uważają, że to nie Warriors przegrywają tę serię, tylko ta seria jest im przez kogoś odbierana. Nie wiem, czy też takie macie wrażenie. Syndrom Clippersów? Trochę tak. Trochę się zrobili Clippers z tych Warriors. No ale wiesz, to wiesz, 90 parę meczów przyzwyczaja bardzo człowieka, tak? I przez 90 parę meczów nie gwizdali im fauli w ofensywie przy ruchomych zasłonach. Jak tylko gdziekolwiek Stephen Curry się odbił, to był faul. A teraz nagle przestali to gwizdać i jest to bardzo twarda, bardzo fajna obrona. Ten fragment, który wrzucałeś w reakcji, świetnie to obrazuje, jak Stephen Curry po prostu jest nawet nie tyle śledzony, to napastowany momentami w obronie przez rywali. No i gdzieś jest ten problem. No, nie wiem, czy Steve Kerr nawet tyle rozkłada ręce w kierunku sędziów, czy po prostu w kierunku swoich zawodników, bo tak jak powiedziałeś, może nie iść granie standardowych zagrywek, ale hello, Stephen Curry to potrafi w pojedynkę rozstrzygać mecze, tak? Wystarczy, żeby czterech pozostałych graczy przebiegło w stronę kosza i jak on sobie gra jeden na jeden z kimkolwiek, no przecież on potrafi nad każdym rzucić chyba, nie? No oprócz Stevena Adamsa. Oprócz Stevena Adamsa, no. Fajna historia. Zajebisty gość. Także no... Ja się obawiam, czy rzeczywiście jest tak, że Warriors są tak dobrzy, bo są tak dobrzy indywidualnie, czy są tak dobrzy, bo grają w idealnym systemie. Dobre pytanie, mam nadzieję. Łukasz? To jest dobre pytanie, tylko że tak, no, kurczę, nie jestem pewien, jak odpowiedzieć. To znaczy,
jeżeli tak patrzymy na poszczególnych zawodników, to w sumie wyjdzie, że każdego można przypisać do pod system, prawda? No, tylko że jeden system tutaj wypukli tak jakby te zalety na tych najlepszych Przepraszam, graczy. Russell Westbrook jest osobnym systemem. No tak, no ale właśnie też o to chodzi, że poszczególni zawodnicy narzucają system i sposób, w jaki będzie dana drużyna grała. Draymond Green to robi w Warriors. Kawhi Leonard narzuca na przykład system defensywny taki na Spurs, charakterystyczny swój dla siebie. LeBron robi to samo, powiedzmy taki all around player, prawda? I to jest na takiej zasadzie, że no Warriors mają perfekcyjny system pod siebie. Tutaj wszystko działało w sezonie regularnym. Tak naprawdę ta gra bez piłki, która była najlepszym, właśnie najlepszą rzeczą, jeżeli chodzi o Warriors, ona w tej serii przestała działać i tutaj trzeba się zastanowić właśnie na ile Warriors będą w stanie znaleźć odpowiedź. Czy Warriors będą w stanie znaleźć odpowiedź, to jest inna kwestia, ale też czy wydaje wam się, czy Thunder mogą w ogóle jeszcze tę serię przegrać? Bo zakładam, że bardzo trudno będzie wygrać teraz tą drużyną trzy mecze z rzędu. Bo Thunder złapali poziom, którego nie prezentowali nie tylko w tym sezonie, ale chyba też nie prezentowali go w ogóle od czasu, gdy ta drużyna zaczęła się liczyć o coś. Bo wydaje mi się, że Thunder grają zdecydowanie najlepszą koszykówkę w swojej karierze. I co musiałoby się stać, żeby oni wypuścili to z rąk? Czy w ogóle to jest możliwe, bo Łukasz już mówił, że Warriors mają szansę jakieś wrócić i skończy tę serię w 7 meczach, choć historia zdecydowanie nie jest po ich stronie w tym przypadku. No ale zakładam, że taka sytuacja może się odbyć tylko i wyłącznie przy jakimś wielkim czołku Thunder, którzy nagle znów zapomną o tym, jak się broni. Kevin Durant nie będzie trafiał z gry, Russell Westbrook będzie złym Russellem Westbrookiem. Czy to jest, Piotrek, w ogóle według ciebie możliwe? Wydaje mi się, że to bardzo po prostu Warriors muszą się wznieść na ten swój maksymalny poziom, bo Thunder są na takim etapie, są, wydaje mi się, tak skoncentrowani, tak skupieni na tym swoim celu, że oni nie zagrają już źle, a przynajmniej nie tak bardzo źle, jak twoim zdaniem, tak jak w swojej wypowiedzi przed chwilą wynikałoby, że musieliby zagrać konkretny słaby mecz, żeby przegrać. I ja myślę, że to nie jest kwestia Thunder, tylko kwestia Warriors, że to Warriors muszą się wznieść z powrotem na swój ten świetny, niebotyczny wręcz momentami poziom. Tylko pytanie, czy są w stanie, grając dokładnie w taki sam sposób, jak przez całe rozgrywki, bo ten sposób wydaje się, że został rozgryziony. No, tam nie ma zawodnika, który gra dobrze, który grałby naprawdę takie solidne granie, jak nawet chociażby w poprzednich seriach Sean Livingston. Livingston ma ten problem, że nie ma teraz zawodnika niższego od siebie, nad którym mógłby rzucać po prostu z tego postu. Taki głupi przykład. W całych playoffach nie ma Harrisona Barnesa. Andrew Bogut zmaga się z kontuzją, więc też nie jest... A czy to, że nie ma Harrisona Barnesa, sorry, że się tak wejdę w środku zdania, ale czy to, że nie ma Harrisona Barnesa, to nie jest trochę wina Steve'a Kerra, który... Nie, no oczywiście, że tak. Tak jest zawsze, że jak jednego zawodnika gdzieś na pewnym etapie wyłączasz, to później nagle w playoffach on ci nie odpali. Bo jak cały sezon jest przyzwyczajony do stania w kącie i czekania na piłkę ewentualnie, albo ścinania pod kosz, bądź łapania piłki na dobitkach, na zbiórkach ofensywnych, no to nagle ci nie pociągnie gry. Nie ma takiej opcji. A problem największy z Warriors jest taki, że oni fizycznie nie mają nigdzie przewagi, na żadnej pozycji. Tak, także, no, także to jest tu, nie wiem, problem właśnie. Billy Donovan musiałby chyba zagrać Cameronem Payne'em, żeby wreszcie gdzieś Thunder mogli mieć przewagę fizyczną. Tak, miesiąc temu powiedzielibyśmy, że Billy Donovan musiałby zagrać Dionem Waitersem, ale to się w tej serii nie sprawdza, bo to jest kolejna wielka siła Thunder w tej serii, że wszyscy ci zadaniowcy, którzy dołączyli do Russella Westbrooka i Kevina Duranta, grają naprawdę świetnie, bo nie tylko Steven Adams, ale także właśnie Dion Waiters, także Serge Ibaka, który w ostatnich dwóch spotkaniach wreszcie nam odżył w tych playoffach, no i świetny Andre Robertson, który wczoraj był chyba największym ich faktorem tego pokoju. I... Myślę, że należą się pozdrowienia dla Pawła Piórkowskiego. Ta jego nominacja do drugiej piątki debiutantów dla Robertsona wreszcie się opłaciła. Tak, po tych wszystkich latach. Paweł wiedział przed wszystkimi. Czy jest jeszcze coś, co chcemy dodać w sprawie tej serii, Łukasz? Nie wiem, czy... Ja chciałbym jedną rzecz dodać, bo tutaj w pewnym sensie, jak tak przyglądam internet i to, co się dzieje, to
mam takie wrażenie, że ten troszeczkę sukces Thunder jest niedoceniany i spychany na dalszy plan i wyłania się to, że na przykład taka narracja się pojawia, że Stephen Curry nie jest zdrowy. I to jest problem, oczywiście. Tylko, że też pamiętajmy, jak on wrócił i kiedy powiedział właśnie o I'm back, I'm here, prawda? Pamiętacie, jak rzucił w czwartym meczu przeciwko Blazers 17 punktów w dogrywce? No to tak naprawdę ta wymówka tego, że on nie jest zdrowy, wydaje mi się, że ona powinna zejść na dalszy plan, bo on pokazał, że jest w stanie grać, tylko no, nie jest po prostu tego w stanie przełożyć w tej serii Thunder. I to jest moim zdaniem taka rzecz, która mi się nie podoba, że właśnie ta narracja, tutaj szukanie takich wymówek, takich... No, i przez to się też nie docenia właśnie tego, co robił Thunder, bo oni grają kapitalnie. Tutaj dwójka najlepszych graczy do czwartego meczu jest po ich stronie. Russell Westbrook jest najlepszym zawodnikiem tej serii póki co. Kevin Durant gra kapitalną obronę, a zadaniowcy spisują się fantastycznie. No i też pamiętajmy, że w playoffach tak naprawdę każda drużyna może mieć taką wymówkę, że ktoś nie jest w pełni zdrowy. W ogóle to jest inna ciekawa kwestia, że dla Warriors to jest chyba pierwsza seria, włączając to zeszłoroczne playoffy, w której oni mają jakieś potężne wyzwanie, bo najpierw grali rok temu z Pelicans, którzy w tym roku nie zrobili nawet playoffów, później grali z też niezdrowymi Grizzlies, później grali z Houston Rockets, powodzenia, później grali z Cleveland Cavaliers bez Kyriego Irvinga i Kevina Love'a, później znowu wyeliminowali Houston Rockets, później wyeliminowali jeszcze Portland Trail Blazers, których w ogóle miało w tych playoffach nie być. I to jest dla nich chyba pierwsze starcie z taką potężną ekipą w ogóle w ich dwuletniej karierze ostatniej w playoffach. No, no tak, no wiesz, no wymówki wymówkami, ale no, gra się tak, jak przeciwnik pozwala, jadąc tutaj takim standardowym tekstem, ale prawda jest taka, no masz rację, Warriors nie zostali ani przez chwilę poddani aż takiemu wielkiemu testowi, no i chyba rzeczywiście ci Thunder są dla nich wyzwaniem, no to jak widać większą sztuką jest wygrać 4 mecze z Thunder niż wygrać 73 mecze w sezonie zasadniczym. No nie wiem, naprawdę trudno mi. Z jednej strony nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Warriors nie wejdą do finału i nie zdobędą mistrzostwa, no bo przecież byli takim faworytem, wszystko potrafili wygrać. A z drugiej strony nie wierzę, że Thunder to wypuszczą. No, chłopaki, no. W ostatnich 9 meczach rozegranych przeciwko San Antonio i Golden State mają bilans 7-2. To jest niesamowite, Thunder. Ja się zgadzam w pełni z Łukaszem, który mówi, że ich się trochę nie docenia, bo rzeczywiście ich się trochę nie docenia. Ich się trochę nie doceniało w serii San Antonio. I tak dalej będzie, wiesz, i tak dalej będzie, jak oni zdobędą mistrzostwo, to też gdzieś tam będzie pokutowało to, że a, bo Tim Duncan to już był stary, a, bo Stephen Curry to był po kontuzji, a Draymond Green to mu w głowie namieszali przez to niezawieszanie go, no żeby właśnie go zawiesili, to właśnie to jest ten problem, tak, no ale wiesz, to co roku się pojawia coś takiego, rok temu Warriors byli niedoceniani. Rok temu wszyscy przecież też mówili, a no bo Warriors, bo wygrali, a bo San Antonio to odpadło z Clippersami, potem Clippersi to sami się wyeliminowali, Houston to wiadomo było, że przegrają, tak, a w finale to zabrakło Irvinga i Love'a, no i Warriors tak dostali za darmo ten tytuł. No. A to jest też jeszcze jedna rzecz, a propos Warriors, to w pewnym momencie, jeżeli oni wygrali te 73 mecze, no to nie dość, że to jest taka presja, tylko że po prostu te wymówki, no oni nie powinieneś szukać wymówek, jeżeli masz pełny skład, prawie w pełni zdrowy, jeżeli wygrywasz 73 mecze w sezonie regularnym, no ta po prostu ten przywilej, szukanie jakichkolwiek wymówek, no, no tak jakby od ciebie odszedł i nie powinno się tego robić moim zdaniem. Ale ja w ogóle nie przyjmuję czegoś takiego jak wymówka, no bo zawodnik był kontuzjowany. No trudno, no. Tak samo u przeciwnika może być zawodnik kontuzjowany i nikt się nie obraża na to. No taki jest sport. Ja wielokrotnie mówiłem, umiejętność unikania kontuzji to także jest dla mnie umiejętność koszykarska. Więc po prostu jedni potrafią to robić, inni nie. Zdecydowanie tutaj też wchodzi sztab, prawda? Kto ma lepszy sztab, no to też wiadomo, zgadza to się. Jest tutaj mniejsze szanse na uniknięcie kontuzji. Też jakby też pewna wiedza u poszczególnych właśnie ludzi w tym sztabie, no, żeby wiedzieć, czego spodziewać się po poszczególnych zawodnikach, też odgrywa kluczową rolę i w pewnym momencie też no, być może nie wygrywa mistrzostwa, ale po prostu no, zmniejsza szanse na kontuzję, co u kluczowych zawodników jest no, po prostu bardzo ważne. Tak, chyba że ktoś cię kopie w jaja, to tak kończąc chyba, temat że tak, tej serii. Steven Adams jest niezniszczalny.
Tak. No Steven Adams był na parkiecie nie wiem ile razy. Wydaje mi się, że średnio 2 razy w każdym spotkaniu Steven Adams był na parkiecie w tej serii, Ale ale zawsze się podnosił. To to jego jego podanie było podanie ci, świetne. och tak. To było Złapał to, świetne. jakby rzeczywiście wytrzymał piłkę od bejsbola sobie rzucił, nie? W Tak, ogóle to nie. było piękne. Łukasz, ty miałeś w tej serii wynik 4-3 dla Thunder. Nie wiem, Tak, czy tak, tak. zmieniasz Wiesz ten co? typ, czy... Zmieniam. Thunder wygrają to w sześciu. Ja też, według mnie też Thunder wygrają to w sześciu. No i Piotrek, tak na koniec tej serii, jaki jest twój typ? Czy zostajesz przy Warriors, czy musisz podjąć decyzję? Muszę. Musisz. Nie no, to jak mam obstawiać, to Thunder w sześciu, no. Nie będę jakoś się wyłamywał. W No to sześciu, przechodzimy. Inaczej, mówię w sześciu, ewentualnie prędzej w pięciu niż w siedmiu. Okej, Bo jeżeli Warriors dojdą do siódmego meczu, to wygrają. Co też nie będzie łatwe, bo jednak wygrać 3 razy z rzędu z jedną drużyną w playoffach na pewno nie jest łatwym zadaniem, ale przejdź do kolejnej serii. Przejdźmy na wschód ligi. I tutaj chyba jeszcze większa niespodzianka, nie? A na pewno porównywalna, bo nikt nie spodziewał się raczej z nas, że po 4 meczach z tamtej rywalizacji będzie wynosił 2-2. Cleveland Cavaliers po 2 pierwszych meczach wydawało się, że przejdą sobie spacerkiem po Toronto Raptors. Co się stało w meczu numer 3, że to wszystko nagle przestało działać po stronie Cavaliers, a nagle zaczęło działać po stronie Toronto? Piotrek. Mi się wydaje, że Cavaliers trochę podeszli podobnie jak w serii z Atlanta Hawks, czyli mam takie wrażenie, że oni byli pewni, że już weszli do głów graczom Raptors i że oni położą i po prostu poddadzą się, tak? I takie miałem wrażenie, że Cavaliers przystąpili do tego meczu numer 3 na tak dużej pewności siebie, że im to zwycięstwo to po prostu przyjdzie z łatwością. A co pokazało te playoffy, Raptors mogą nie grać fajnej koszykówki, mogą grać koszykówkę bardzo toporną, niemiłą dla oka, taką, która nas irytuje. Będziemy wyklinać Kyla Lauriego, Demara DeRozana i wszystkich innych zawodników, ale oni będą walczyć. I wydaje mi się, że tym zmienili tą serię, tak, że wyszli tak strasznie nabuzowani, że Kyle Lowry złapał szybko 2 faule, że Bismack Biyombo zdominował tablicę. I od tego to się zaczęło. Od przede wszystkim fizycznego postawienia się Cavaliers. No coś, to też ma minimalne podobnie jak w konferencji zachodniej. Tam też atletyzm, tam też siła fizyczna zaczęła decydować i wydaje mi się, że tutaj na wschodzie podobnie zaczyna się dziać. Tak, że pierwsze 2 mecze Cleveland Cavaliers wchodzili pod kosz, tak jak jakiś czas temu Will Chamberlain wchodził w swoje kobiety podobno. W meczu numer 3 zdarzył się Bismack Biyombo. I to jest zawodnik, który nagle znalazł się w pierwszej piątce po kontuzji Jonasa Valanciunasa. W ciągu tych pierwszych 2 spotkań nie wyglądał jakoś specjalnie, ale nagle seria wróciła do Kanady i Bismack Biyombo wygląda na gościa, który będzie zarabiał w przyszłym sezonie grubo ponad 10 milionów dolarów. Jak myślisz, Łukasz, czy to momentum, które Raptors zdobyli w tych 2 pierwszych meczach, może się jakoś przerodzić na niespodziankę w meczu numer 5? Czy jednak w Ohio Cleveland załatwi to, co musi załatwić i odwróci losy tej serii? Czy widzisz szansę dla Kanadyjczyków, że oni mogą wykorzystać tą złotą passę, która im się teraz przydarzyła? To jest właśnie dobre pytanie, bo zastanawiam się, tak jakby cały czas nie byłem w stanie uwierzyć, że Toronto jest w stanie wygrać mecz. Tutaj mnie cały czas właśnie wyprawiali z błędu. I teraz, jakbym tak miał spojrzeć, to znowu bym nie docenił Toronto i znowu postawiłbym na Cleveland. Ale to właśnie głównie z takiej przyczyny, że Cavaliers muszą w końcu zacząć trafiać swoje rzuty, tak mi się przynajmniej wydaje, które wcześniej trafiali. I LeBron James też musi być lepszy, musi przejąć tak jakby bardziej grę na siebie, nawet nie tyle, żeby bardziej tutaj pomagać innym zawodnikom uczestniczyć w grze, tylko chodzi o to, żeby on rzucał częściej, bo on notuje fantastyczne liczby, jeżeli chodzi o średnie, prawda, tylko że chodzi o to, że on powinien jeszcze więcej rzucać, przynajmniej mam takie wrażenie, żeby to był agresywny LeBron i jeżeli LeBron właśnie przyjdzie z takim nastawieniem, z takiej agresji, że musimy wygrać ten mecz, to wydaje mi się, że Cavaliers powinni to 5. spotkanie i pewnie też 6. wtedy wygrać. Chociaż nie chciałbym też skreślać Toronto. Wydaje mi się, że właśnie to momentum może im pomóc
jeżeli chcą wygrać tę serię i awansować do finałów, no to właśnie to jest ten moment, żeby ten piąty mecz i potem szósty wygrać. Tak, Piotr, tylko czy te mecze numer 3-4 nie pokazały trochę problemu, który mają Cleveland i który baliśmy się tak naprawdę od początku stworzenia całej tej drużyny, bo pisał o tym niedawno Zaklął w ESPN. On popełnił taki artykuł, w którym wyjaśnił, jak fatalnie broniącym duet jest duet Kyrie Irving i Kevin Love. I Raptors nagle zaczęli to wykorzystywać, bo zaczęli grać właśnie na tą dwójkę w defensywie i Cleveland mają problem. Cleveland mają zdecydowany problem, bo Tristan Thompson też nie wygląda tak, jak powinien wyglądać zawodnik, który zarabia tyle pieniędzy, co on. Dwayne Casey nie jest i nigdy nie będzie jakimś, nie wiadomo jakim, ofensywnym trenerem, ale w defensywie zdołał poukładać tą swoją drużynę i Toronto Raptors, wydaje mi się, że zaczęli trochę wyglądać jak drużyna, która uwierzyła w siebie i drużyna, która nadal nie potrafi zatrzymać LeBrona Jamesa, ale potrafi wykorzystać błędy i mankamenty jego poddanych. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Zgodzę się. Ale? Ale to jest LeBron James. I tak jak Łukasz powiedział, to od niego będzie zależało tylko i wyłącznie, czy Cavaliers wrócą na swój poziom normalny i czy zaczną z powrotem wygrywać. Jedno, co mi się podoba u Tyrona Lue, w porównaniu chociażby do Steve'a Kerra, to że nie trzyma się sztywno swoich ustaleń z początku. Świetne wprowadzenie w tych playoffach Channinga Frya, to może być rozwiązanie na dłużej, jeżeli na przykład okaże się, że kolano Kevina Love'a będzie go ograniczać, wtedy obstawiam, że Channing Frye do piątki i więcej gry Channingiem Frye'em w ogóle, bo świetnie rozciąga tą obronę i wtedy wyciągamy spod kosza Bismacka Biyombo. Ale czy to da efekt? Nie wiem. Łatwiej mi się chyba będzie określić co do konferencji zachodniej niż do wschodniej, bo tutaj żadna drużyna mnie, patrząc po tym i po tych czterech meczach, żadna drużyna mnie nie przekonuje, bo nie, ciężko mi uwierzyć w zwycięstwa Raptors wyjazdowe, a z drugiej strony ciężko mi uwierzyć w to, że Cavaliers nagle wrócą do wielkiej dyspozycji, bo Raptors po prostu swoją agresją, swoją obroną na to im nie pozwolą na takie łatwe zwyciężenie jak wcześniej. No i do gry wrócili Kyle Lowry, a także DeMar DeRozan. To jest kolejna... DeRozan to całą serię ma dobrą akurat. Tak, tak. Tą serię zdecydowanie, ale te ostatnie dwa mecze Kyle'a Lowry'ego zdecydowanie pokazały, że on jest czołowym rozgrywającym tych playoffów i może grać jak równy z równym z Kyrie Irvingiem. To jest coś, czego Toronto brakowało w tych playoffach, bo oni nie potrafili otrzymać regularności od Kyle'a Lowry'ego. Jeśli w meczu numer 3 tak się... Znowu Kyle Lowry w meczu numer 5. Jeśli znowu Kyle Lowry zagra na tym swoim poziomie, to rzeczywiście może być ciekawie. Ja jeszcze zastanawiam się, czy myślicie, że Cleveland, którzy jeszcze jakiś czas temu prowadzili zdecydowanie w tej serii i wygrali 10 meczów playoffów z rzędu, nie zaczęli trochę za szybko myśleć, że ta seria jest już za nimi i zaczęli się zastanawiać, że kurczę, zaraz wejdziemy do finałów, a tam nagle czeka nas pojedynek z Oklahoma City Thunder, a nie z Golden State Warriors, więc kto wie, być może będziemy mieli łatwiej i troszkę się Cleveland podpalili i przez to nie grają tak dobrze, jak mogliby grać, bo po prostu zawiodło trochę skupienie, zawiodła nie chcę powiedzieć, że zawiodła zbyt duża pewność siebie. O. Zdecydowanie zgodzę się z tobą właśnie, bo to jest taka rzecz, oni wygrali 10 meczów z rzędu i potem nagle, to były dwa blowouty w finałach konferencji i potem właśnie przyszło im grać w Kanadzie, to oni jeszcze mogli wejść na takiej zasadzie, ok, ten mecz możemy przegrać, mamy następny mecz, wrócimy z przewagą parkietu, tak czy siak i tutaj chodzi o to, żebyśmy zamknęli to w 5 meczach. I tak mi się wydawało, że będzie. Ja cały czas jak oglądałem trzeci mecz, oglądałem to na zlocie szóstego gracza, zostałem jakoś do końca i była taka sytuacja, że właśnie... Praktycznie przez 46 minut, do ostatnich dwóch minut, cały czas mi się wydawało, że Cleveland spokojnie tutaj Cleveland wygra i Cleveland to wyrwie, ale nie. Okazało się zupełnie na odwrót i potem jak oglądałem już ten mecz numer 4, no to byłem w szoku, naprawdę w szoku, jak dobrze gra Toronto, szczególnie w defensywie, bo ta defensywa, ona działała fantastycznie i to była właśnie rzecz, która wygrała moim zdaniem i mecz plus dyspozycja ich najlepszych graczy. I
jeżeli Toronto to utrzyma, to no nie wiem, no to Cleveland w każdym razie musi też tak jakby przełączyć się znowu na ten tryb, że tutaj mamy must win. Tak, w tym meczu numer 4 też była taka sytuacja, o której już mówił Piotrek, że Cleveland w czwartej kwarcie goniło ten wynik i wydawało się, że zaraz połknął Toronto Raptors, ale chyba Tyronn Lue troszeczkę za długo trzymał, wydaje mi się, Channinga Frye'a na parkiecie. Może to go trochę zgubiło, choć Channing Frye czy na początku tej czwartej kwarty był fantastyczny. Piotrek, czy ty widzisz jakiekolwiek szanse, że on to może się nagle znaleźć w finale NBA? Widzę takie szanse. Nie chciałbym tego, bo chciałbym pojedynku LeBrona z Durantem albo LeBrona z Warriors, ale jest to jak najbardziej możliwe. Raptors pokazali już w tych playoffach, że chyba nie ma dla nich takiego dołka, z którego nie potrafiliby się wygrzebać. I już z naprawdę wielkiej jamy się wygrzebali w tych meczach numer 3 i 4 i zagrali naprawdę, naprawdę świetne spotkania, więc czemu nie? Mają ku temu wszelkie powody, żeby sądzić, że mogą pójść daleko i mogą, wydaje mi się, wyrwać chociaż jeden mecz. Znaczy tak, jeżeli chcą awansować, muszą wygrać mecz numer 5. Zdecydowanie. Mecz numer 7 w Cleveland nie wygrają, nie wierzę w to. Ile razy się zdarzyło w historii, że mecz numer 7 wygrywała drużyna przyjezdna? Pewnie z 10%, może mniej. Tak, ale tak czy siak, jak się wszystko może zmienić w ciągu kilku dni. Jeszcze w zeszłą środę nie myśleliśmy, że Toronto będzie w ogóle jeszcze w tym czasie w playoffach. Łukasz, jakie pieniądze dałbyś po tym sezonie Bismackowi Biyombo? To jest dobre pytanie i myślę, że tak koło $12 milionów na sezon. Chociaż może się znaleźć ktoś, kto zaproponuje mu powyżej $15 milionów na sezon. Przy tym nowym salary cap to właśnie może być taka sytuacja, że on zostanie dosyć mocno przepłacony. Piotrek, ile byś zaoferował Bismackowi Biyombo, wiedząc, że Tristan Thompson zarabia 15 milionów rocznie? Tyle samo? Wiedząc, ile zarabia Tristan Thompson, bo wydaje mi się, że Biyombo jest w obecnej koszykówce bardziej wartościowym graczem niż Thompson. Takie mam wrażenie. No, znaczy, Biyombo oczywiście jest zawodnikiem, który musi być w odpowiednim systemie i ten system to jest Bismack plus 4 strzelców. 4 gracze obwodowe, którzy potrafią rzucać za 3 punkty i przynajmniej dwóch z nich potrafiło grać solidnie pick and rolla z Biyombo ścinającym pod kosz. I wtedy to ma sens. I to jest kolejna fajna decyzja Dwayna Casey'a, że zostawił Bismacka Biyombo w pierwszej piątce na mecz numer 4. Jonas Valanciunas był już gotowy do gry, ale widząc, jak grał Kongijczyk, rzeczywiście nie trzeba było go z parkietu zdejmować. Jonas Valanciunas jest jednak jakąś rezerwą, z której też Raptors mogą skorzystać i być może skorzystają w meczu numer 5, żeby Cavaliers czymś zaskoczyć. No już kończąc temat tej serii, pytanie to samo co w przypadku Warriors Thunder. Czy typ, zakładam, że musiał się wam zmienić, bo większość z was obstawiała sweep albo w pięciu. Nie wiem, Łukasz, teraz jak typujesz tę serię, jak się ona może skończyć? Wydaje mi się, że Cleveland wygra piąty mecz Raptors, szósty i skończy się tak, że wygra Cleveland w 7 meczach. Piotrek? Cavs w 6. No właśnie, też obstawiałem Cavs w 6 tak bardzo optymistycznie, ale wydaje mi się,